Dzień dobry. Witam serdecznie na wirtualnych zajęciach w Centrum Kultury i Sztuki. Dzisiaj wykonamy tratwę. Tratwę wyprawa Kondiki z Polinezji do Ameryki Południowej. Zachęcam wszystkich do zbudowania takiej tratwy. Zaraz pokażę, jak się zrobię. W tej chwili ją zwoduję i w moim przypadku ona wypływa w tej chwili z Polinezji przez Amerykę, przez Ocean Spokojny do Ameryki Południowej. Do zrobienia tratwy potrzebujemy około 10 patyków. Mogą być suche, mogą być ucięte gdzieś tam z gałązek. I potrzebujemy do tego jeszcze sznureczki, żeby tratwę związać. Ja pokażę, jak to wygląda. Możemy sobie taki sznureczek zamontować z jednej strony i zamocować z drugiej strony. Takie pętelki robimy. O, ciach. Proszę. Robimy pierwszą. Tratwa powstała z balsy. Dokładamy kolejne patyczki i zawiązujemy na sukole. Przy okazji wszystkie dzieci, teraz są rodzice w domu, mogą nauczyć się wiązać supełki. Bo dzieci, które przychodzą do mnie na zajęcia, często jest tak, że nie potrafią zawiązać sznurówek. Więc bardzo proszę, lekcja. Składamy na pół, na krzyż, przez środeczek i zawiążemy drugi supełek. I znowu to samo. Na krzyż, przez środeczek i hop. Na krzyż, przez środeczek i hop. I druga strona. Na krzyż, przez środeczek i hop. Na krzyż, przez środeczek i hop. I tak układamy do momentu skończenia przywiązywania wszystkich patyczków. Trochę jest to żmudne, ale warto. Warto, ponieważ tratwa Kondiki wybudowana była po to, żeby objechać, żeby zwiedzić świat, żeby obejrzeć, przepłynąć ocean, Pacyfik. Z myślą o tym, postarajcie się zrobić ją dobrze, ponieważ ona była wykonana z balsy i będziecie płynąć 8000 km, więc ona musi być zrobiona solidnie. Zachęcam też do obejrzenia filmu pod tytułem Wyprawa Kondiki. Film został na faktach nakręcony i warto go obejrzeć. Napisano też książkę Wyprawa Kondiki. Postarajcie się przeczytać. Ja Wam nie będę dużo opowiadała, ponieważ tam na tej tratwie wydarzały się bardzo fajne, ciekawe historie. Panowie, którzy płynęli, a płynęło ich 6, przeżywali niesamowite przygody. Łowili na tratwach ryby, plankton, starali się ten wolny czas jakoś fajnie spędzać, więc dobrze by było, żebyście coś na ten temat wiedzieli, zanim zaczniecie budować tratwę, przeczytajcie lub obejrzyjcie film, bardzo proszę, ponieważ to jakby dopełni tych naszych zajęć plastycznych. Nie chciałabym Wam dzisiaj, ja chcę Was tylko zachęcić do czytania, nie chciałabym Wam opowiadać pięknej historii, która towarzyszy wyprawie Kondiki. Macie sami, siedząc w domu, zgłębić tę historię, posłuchać. Już ja wykonałam, proszę bardzo, wykonałam w ten sposób, powiązałam patyczki ze sobą. Do tego potrzebuję jeszcze jednego, który będzie masztem. Ale żeby to się dobrze trzymało, potrzebny nam jest taki pistolet. I tutaj bardzo proszę, żebyście poprosili rodziców, żeby Wam pomogli. Ja staram się to wszystko teraz połączyć ze sobą, żeby to wszystko mi się trzymało, więc potraktuję to klejem na gorąco. Jeśli ktoś nie ma kleju na gorąco, może wziąć zwykły klej. Jest taki klej uniwersalny, który po posmarowaniu wiąże bardzo podobnie jak klej na gorąco. Jeśli nie macie takiego kleju, wystarczy dobrze związać. No i oczywiście najważniejsza sprawa, przyczepiamy maszt. Widzicie, jak bardzo prosto można zrobić taką tratwę. Jak już ją sobie zbudujecie i będziecie mieli, to podczas kąpieli w domu, skoro nie można wychodzić na zewnątrz, teraz trzeba poczekać, aż to wszystko przyschnie, można taką tratwę puścić w wannie. My tutaj już pokazywaliśmy, że moja tratwa właśnie świetnie pływa w miseczce z wodą. Teraz czekamy troszeczkę, aż nam to się, aż zwiąże klej na gorąco, więc na chwilę zostawiamy, żeby to zaschło.
W międzyczasie, kiedy tam nam przesusza się tutaj ten element, bo to musi związać, bierzemy flamaster i rysujemy żagiel, biały żagiel. To jest to zwykła, cieniutka kartka. Nie, absolutnie nie może to być tektura ciężka, ponieważ żagiel jest delikatny i on musi mieć, nie musi być zbyt ciężki. Ja postaram się szybko namalować na żaglu wzór kontiki. Panowie, którzy wypłynęli, mieli namalowaną na tym żaglu podobiznę wojownika kontiki. Ja tak szybko wam naszkicuję, jak to mniej więcej wyglądało. Maska kontiki. To jest bardzo ważne, żeby to było podobne do tej wyprawy, o której mówimy. Wyprawy życia tych panów. Na żaglu należy namalować podobiznę kontiki. O, proszę. Jak już namalujemy, staramy się zrobić otworki na górze żagla. Można ołóweczkiem, można nożyczkami. Na dole żagla i proszę bardzo, nakładamy jeden element z góry, przeciągamy do samego dołu i proszę bardzo, nasza druga, bardzo podobna do tej, która była. Mamy już dwie tratwy wykonane z balsy. Popłynie teraz ta, którą zrobiłam. Bardzo proszę.